sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Poślubowanie. Szanowni mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, Rada Miasta, Szanowny Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panowie Burmistrzowie, Panie Senatorze, Panie Pośle, wszyscy zaproszeni goście. Serdecznie witam Państwa na sesji nowej Rady Miasta, chwili dla mnie bardzo szczególnej. Przed chwilą złożyłem uroczyste ślubowanie i rozpocząłem formalną działalność jako burmistrz miasta Rawa Mazowiecka. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście moje zaproszenie i wspólnie możemy brać udział w tym wydarzeniu. Dziękuję Wam za obecność. Mam zaszczyt stać przed Państwem w tej roli i wygłaszać exposé inauguracyjne, moją 4-letnią pracę. Dzisiejsza sesja kończy 3-miesięczną samorządową kampanię wyborczą, która okazała się być swoistą cenzurą dla naszego miasta. Powiem jeszcze raz, dziękuję Państwu serdecznie za poparcie, jakim obdarzyliście mnie 16 i 30 listopada. Dziękuję za zaangażowanie w całej kampanii. Dziękuję za bardzo dobrą frekwencję. Dziękuję tym, którzy wspierali mnie w ostatnich tygodniach, każdemu z Was z osobna i wszystkim jednocześnie. Wybór, którego Państwo dokonaliście, zamyka 12-letni okres rządów ustępującego burmistrza i ugrupowania, na którego stał on czelem. Był to czas dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce i w Europie, co pomogło władzom samorządowym wprowadzić wiele potrzebnych zmian, a także zaplanować szereg ważnych inwestycji. Sytuacja dzisiejsza jest nieco inna. Stawia to przed nami wyzwania, które ja jako burmistrz będę musiał mieć na uwadze podczas nadchodzących miesięcy i lat. Istniejące zadłużenie przy jednoczesnym zaostrzeniu kryteriów jego obsługi zmusza nas do przyjęcia działań zabezpieczających możliwość finansowania trwających i planowanych projektów inwestycyjnych. Mimo konieczności oszczędności będziemy realizować nowe inwestycje sprzyjające wzrostowi miejsc pracy i wspierać już istniejące przedsiębiorstwa przyczyniające się do rozwoju miasta. Właściwa polityka inwestycyjna, gospodarcza i prorodzinna będą środkiem do osiągnięcia strategicznego celu mojej kadencji, a mam nadzieję, że i dalszych lat, jakim jest zahamowanie spadku liczby mieszkańców miasta. Miasto to ludzie. Nie stać nas na utratę młodych ludzi wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy za granicę czy do wielkich aglomeracji. Naszym najważniejszym zadaniem jest budowa takiego miasta, w którym młode rodziny znajdą jak najlepsze miejsce do pracy, życia i rozwoju. Praca na rzecz realizacji tego celu musi prowadzić poprzez wiele dziedzin życia społecznego. Prócz wymienionych wcześniej, do najważniejszych należą oświata, zdrowie publiczne, programy wsparcia socjalnego, polityka mieszkaniowa, gospodarka komunalna, kultura i sport. Moje działanie w każdej z tych dziedzin będzie nakierowane na ten jeden najważniejszy cel – zahamowanie depopulacji miasta i całej ziemi rawskiej. Jego realizacja zależeć będzie od tego, czy nie stracimy z oczu głównej metody naszego działania, a mianowicie wszystko, co będziemy robić, musimy robić dla ludzi i przez ludzi. Przyszłość naszego miasta będzie bezpośrednio zależeć od tego, czy zdołamy doprowadzić do szerszej niż dotąd aktywizacji młodych, pełnych inicjatywy i pomysłów ludzi,
pragnący żyć, pracować i rozwijać się w Rawie Mazowieckiej. Doświadczenia ostatnich 4 lat naszej pracy społecznej i politycznej, a szczególnie zakończonej właśnie kampanii wyborczej, napawiają mnie w tym względzie optymizmem. Wystarczy spojrzeć na skład świeżo wybranej Rady Miasta, w której nigdy dotąd nie zasiadało tylu młodych, zdolnych i pełnych zapału ludzi. W naszej pracy na rzecz miasta nie stracimy z oczu konieczności podnoszenia jakości życia społeczeństwa. Służyć będzie temu przemyślana kontynuacja działań prowadzonych przez ustępującego burmistrza i jego zespół. Nie zarzucimy idei rewitalizacji centrum Rawy, jednak przeprowadzimy ją w bardziej przemyślany sposób, tak by w jej efekcie miasto stało się nie tylko piękniejsze, ale i wygodniejsze do życia i bardziej funkcjonalne. Będziemy dążyć do takiej rozbudowy i organizacji bazy oświatowej, by doprowadzić do w pełni jednozmianowej pracy szkół bez nadmiernej liczebności poszczególnych klas. Zadanie to nie jest łatwe, ale jego realizacja jest możliwa. Będziemy kontynuować rozbudowę sportowo-rekreacyjnego zaplecza miasta tak, by rosła jego atrakcyjność nie tylko dla nas, Rawia, ale i dla naszych gości, którzy będą spędzać tu wolny czas, uprawiać sport i wypoczywać. Ten sam cel będzie nam przyświecał przy tworzeniu polityki kulturalnej, dla której realizacji zamierzamy stworzyć Centrum Edukacyjno-Historyczno-Rozrywkowe na bazie Rawskiego Zamku, z zachowaniem oczywiście jego walorów historycznych i architektonicznych. Zamierzamy szeroko rozwinąć ofertę kulturalną naszego miasta i prowadzić ją w sposób sprzyjający patriotycznemu, obywatelskiemu i chrześcijańskiemu wychowaniu nowych pokoleń.